Sponsorem programu jest Studio Wyposażenia Wnętrz Class Design. Przed telewizory zaprasza Państwa sponsor programu, firma Bocaro. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu mieszkanie dwupokojowe położone w Koszalinie przy ulicy Sygietyńskiego. Mieszkanie to znajduje się na trzecim piętrze w budynku czteropiętrowym, ma powierzchnię 4120 m2, jest dosyć ustawne i dwustronne. Mieszkanie to składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pokoje są z osobnym wejściem z korytarza, natomiast z dużego pokoju wchodzimy do kuchni. W mieszkaniu mamy nowe okna wymienione na okna PCV. Na podłogach znajdują się panele podłogowe, natomiast w łazience glazura terakota. Kuchnia ma powierzchnię około 6 m2. W kuchni znajduje się okno, dzięki temu jest doświetlona, słoneczna i bardzo jasna. Na podłodze w kuchni znajduje się wykładzina PCV, na ścianie natomiast pas glazury. Meble kuchenne pozostają oczywiście w cenie tego mieszkania. Mały pokój ma powierzchnię około 13 m2. Na podłodze znajdują się panele podłogowe, natomiast na ścianie gładź malowana. Mieszkanie to idealnie nadaje się jako mieszkanie pierwsze, takie na start. W okolicy jest pełna infrastruktura, znajdują się przedszkola, szkoły, przystanki autobusowe, sklepy. Blisko mamy również do szpitala i na spacer na Górę Chełmską. Koszty utrzymania tego mieszkania są dosyć niskie, ponieważ jest to kwota około 290 zł przy dwóch osobach. I w tym jest czynsz do wspólnoty, w którym zaliczki znajdują się na ogrzewanie, fundusz remontowy, wodę, no i koszty eksploatacyjne. Cena tego mieszkania to 149 tysięcy zł. Zapraszam Państwa na spotkanie z panem Norbertem Koselskim, dyrektorem firmy Bocaro. Witam panie Norbercie. Witam ciebie, witam Państwa. Panie Norbercie, proszę powiedzieć mi, bo tak, łazienka jest bardzo mała w tym mieszkaniu i teraz przeszła całkowitą metamorfozę. Wszystko zostało w niej zmienione, ale w bardzo pozytywny sposób, bo widziałam projekt, który tak naprawdę mnie zauroczył trochę. No, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nasi widzowie również będą tego samego zdania, dlatego że łazienkę postanowiliśmy utrzymać w charakterze całego mieszkania, które jest naprawdę całkiem fajnie skomponowane, dosyć nowocześnie. Są tam żywe kolory i w związku z tym, że w pokojach mamy żywe kolory, to postanowiliśmy, ale takie nowoczesne, tą nowoczesność wprowadzić również do łazienki. Między innymi, oprócz tego, że zastosowaliśmy głównie dominujący kolor szary, to postanowiliśmy go ożywić pewnymi elementami, o których opowiem za chwilę. Dobrze, bo teraz tak.
Funkcjonalność tej łazienki też troszkę została zmieniona, więc może opowiedzmy w pierwszej kolejności widzą o urządzeniach, jakie tam zostały zastosowane, no i potem przejdziemy do tych materiałów wykończeniowych. Jasne, oczywiście. Istotnie pomieszczenie, z którym się zmierzyliśmy, bo tak należałoby powiedzieć o tym pomieszczeniu, to było dla nas dosyć duże wyzwanie, dlatego że łazienka ma zaledwie 130 cm po szerokości i 170 po długości. Wobec tego niewiele tego miejsca tam tak naprawdę jest, ale chcieliśmy uzyskać efekt maksymalnej użyteczności tego pomieszczenia. Wobec tego dokonaliśmy zmian, ale zmiana nie jest aż taka rewolucyjna bardzo, bo polega głównie na tym, że wyrzuciliśmy wannę, która tak czy siak była mało komfortowa, bo miała zaledwie pierwotnie 120 cm długości. Wiadomo, że no, w tych czasach to tak naprawdę nikt z takiej wanny no, nie skorzysta, bo ludzie są więksi, powiedzmy sobie. Wobec tego zmieniliśmy tą wannę na kabinę. W momencie, kiedy mieliśmy kabinę 90x90, taka nam weszła, uzyskaliśmy automatycznie miejsce na to, aby tutaj obok kabiny powiesić miskę. Miskę zawieszaną ustępową, a w związku z tym, że zmieniliśmy jej położenie w stosunku do pierwotnego umieszczenia, mogliśmy uzyskać miejsce lepsze na umywalkę i na większą umywalkę przede wszystkim, na umywalkę z szafką. Wobec tego nieprzypadkowo ten boks posłużył nam za inspirację do dzisiejszego odcinka, dlatego że niemalże układ urządzeń, które mamy w tym boksie ekspozycyjnym, odpowiada planowi rozmieszczenia urządzeń w tej łazience, którą po prostu zrobiliśmy jako metamorfozę. Poza jednym wyjątkiem. Zamiast tego słupka w tym pomieszczeniu wisi miska ustępowa. Moje wrażenie jest takie, że jest to dosyć uniwersalna łazienka, bo i dla singla, i dla młodych ludzi, takich rozpoczynających swoją nową drogę życiową, rodzinną na przykład, ale równie dobrze osoby takie Średnim wieku. Po 30 też będą się świetnie czuły. No jak najbardziej, dlatego że tak. Nowoczesność polega na tym, że zastosowaliśmy format płytki 60x60. Jest to płytka stubondzina, nazywa się epoksy. Całą tą cementową, ale też jakby nowoczesną formę uzupełniliśmy o dość charakterystyczne, loftowe w swoim charakterze deski różnokolorowe, które trochę wyglądają jak takie deski z odzysku, jak takie deski szalunkowe, ale stanowi to wszystko bardzo ciekawy element. I taka deska w formacie 90x15, ona nam załatwia fajną sprawę właśnie tego, że jest ciepło, ale też ciekawie i ona optycznie nawet powiększa pomieszczenie. Nie należy powielać jak gdyby błędu wynikającego z założenia, że do małego pomieszczenia należy dać małą płytkę. Bo to wręcz wtedy odwrotnie. Dokładnie tak. Wspaniale. Panie Norbercie, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze inspiracje i dla siebie trochę, i dla naszych widzów. Myślę, że wiele osób zainspiruje ten pomysł. Takie trochę loftowe też inspiracje, które pojawiają się dopiero na naszym rynku, ale są bardzo ciekawe. Także dziękuję za dzisiejsze wskazówki. A Państwa zapraszam teraz na spotkanie z panią Joanną Gzyl. Witam Pani Joanno. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Joanno, z projektu, który wcześniej mi Pani przedstawiła, kuchnia przeszła całkowitą tak naprawdę metamorfozę. Proszę opowiedzieć naszym widzom, jakie zmiany Pani poczyniła? Zmiany w sumie są niewielkie. Z tego, co Państwo mogli zauważyć lub nie, w kuchni występowała taka dziwna wnęka. Którą wykorzystałam do lodówki do zabudowy, tak? Czyli wyprostowałam jakby ścianę, schowałam największą część w lodówce, z którą nigdy nie wiadomo, co zrobić tak naprawdę, bo zajmuje dużo miejsca, jest wysoka, a kuchnia jest mała, więc potrzebowałam tej przestrzeni w tej kuchni, tak? Wstawiłam tam tą lodówkę i wyburzyłam kawałek ścianki, żeby otworzyć jakby tą kuchnię na resztę pokoju. Bo
tak naprawdę nastąpiła całkowita zmiana koloru mebli, natomiast układ funkcjonalny mam wrażenie, że pozostał ten sam. Tak, nie chciałam jakiejś takiej wielkiej rewolucji. Wydaje mi się, że ten kształt Elki jest bardzo funkcjonalny i chciałam to w tej formie jakby zostawić, tak? Dodałam kilka jakichś tam elementów. Niestety nie mogliśmy się pozbyć Junkersa, więc go wymieniłam na nowszy model, ciut mniejszy. Zamaskowałam rurę, która idzie do komina. Postawiłam na to, żeby było jak najwięcej jakiejś takiej przestrzeni do przechowywania, czyli zdecydowałam się na górne szafki, dość nietypowe, bo prawie metrowe, co daje nam dużo takich właśnie miejsc do przechowywania, do trzymania różnych rzeczy. Dół został bardzo taki mało wykorzystany. Nie został mało wykorzystany, ale dorzuciłam na przykład zmywarkę, gdzie wcześniej jej nie było. Jest tam duża, wielka szuflada, gdzie można wszystkie jakby rzeczy takie, żeby było nam wygodnie w użytkowaniu zmieścić i jakaś tam jedna szafka, która jest, która może służyć też do jakiegoś tam przechowywania. Ja zauważyłam jeszcze też zmianę w typie kuchenki tak naprawdę, bo obecnie, w stanie obecnym jest to kuchenka gazowa, a tam też jest kuchenka gazowa, tylko tam jest kuchenka do zabudowy, tak? Czyli mamy tak naprawdę fajny, duży blat, to jakby nam powiększa całą przestrzeń, że nie wycinamy tego, że kuchenka jest wolnostojąca, czy nie jest. Jest ładnie, wszystko jest w zabudowie, wszystko jest pozamykane, nie trzeba się martwić, że gdzieś tam przed świętami trzeba sprzątać i wszystko odsuwać i inne rzeczy. Wszystko jest w zabudowie, wszystko jest dostępne na tyle, że można było to posprzątać. No tak, i blaty robocze tego miejsca do pracy jest o wiele mamy przez to, nie? No biel, króluje biel oczywiście. Tak, i biel, tak. I biel, jak najbardziej biel, uwielbiam biel. Biel to jest zawsze taki efekt tego powiększenia jakby tej przestrzeni, takiej czystości, sterylności, także jak najbardziej biel. Super. Pani Anno, bardzo dziękuję za wskazówki dla naszych widzów, ale też za tą taką klasyczną i ciekawą metamorfozę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A Państwa chciałabym zaprosić na kolejny odcinek w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia. Przed telewizory zaprosił Państwa sponsor programu, firma Bokaro. Sponsorem programu jest studio wyposażenia wnętrz Class Design.